Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Lords of the Fallen. No i bez zbędnego gadania czy mordzenia, jak zwał tak zwał, dzisiaj idziemy dalej w stronę komnaty kłamstw. Chociaż nie będę ukrywał, nie jestem pewien, czy właśnie tam się udamy. Na pewno nasza koleżanka, ta Josefka, czegoś tak chciała się z nami spotkać, więc Też to chyba, ale właśnie tym się też zajmiemy. Wcześniej jednak przełamując pieczęci. Ale co jest tam, co sprawdzę później, bo jak mówiłem, najpierw chciałbym przełamać pieczęci, oddać jeszcze temu rannemu gościu, gościowi, no wiecie, temu tutaj był. Halo, gdzie on jest? Ta strona? A wiecie, co chodzi, temu, który tak ciągle wrzeszczał głośno, mimo tego, że mam przyciszone mocno wszystko. O co, najpierw właśnie jego poszukajmy, potem zajmiemy się resztą. Chyba że magicznym trafem nagle go nie ma. Dobra. Tędy się przychodziło pierwszy raz. Tam, skąd przylazłem tym razem. Dobra, mniejsza z tym, poszukam go za chwilę. Najpierw może pogadajmy z koleżanką i otwórzmy przejście. Ja. Oh, finally you bless me with your presence. You wanted to show me something. Yes. The place I've been looking for must be behind this door. If I could enter, I could find out why the Book of Lineage pointed me there. Dobra. So, open the door. Why didn't I think of that? Oh, wait, I did. Still, it won't budge. Let's see what we can do. Standardowa sprawa. What do you expect to find in there? I want to know why my mother left me the Book of Lineage. I could find out what secrets my family was hiding and why. It's clearly got to be something valuable. How long have you been trying to translate this book? Why? Did you find any of these stone tablets? Yeah, take it. Thank you. O, proszę, kolejny jednak. You're useful after all. Okruch punktu zaklęć, super. I'm tired of waiting. Well, mniejsza to. Luck. Dobra. Musiał być gdzieś tam, tylko jakby nie wiem, zniknął czy coś. Zdecydowanie. Tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć niczego innego na ten temat. Więc pozwólcie, że jeszcze się pokręcę tutaj bez celu przez dłuższą chwilę. Może odnajdę właśnie też tego kolegę, jeśli da się tego. No, jeśli go da się tak nazwać, i nie wiem. Jeszcze, no ale nie, no jakoś muszę go znaleźć. Coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że wyparował. Wyparo zniknął, czy nie wiem, jak to inaczej nazwać. Po prostu nie ma go i nie będzie. Może nagle przyniesie się tutaj, ale no jak mówiłem, jest to mało prawdopodobne. Cię nie ma. Więc raczej po prostu odpuszczę sobie, aż szkoda. Po prostu nie ukrywam. Chciałbym iść naprzód z fabułą, z czymkolwiek. I w ogóle niż marudzić, narzekać i czekać w nieskończoność z tym wszystkim. Dobra, używaj Harkin. Żebyśmy znaleźli komnatę kłamstw. Otwórz przejście przez serce mądrości do komnaty kłamstw. Okej. Okay. Są tego mnóstwo tutaj czarodziej, co oznacza, że zdecydowanie potrzebuję ponownie mojej kosy. Bo ona jest w stanie skutecznie walczyć z czardziejami. Dobra, teraz tym się może przejmować nie będę. Zobaczmy, co tu mamy. Dobra. Demoniczny zabójca, napierośnik lekki.
I swoją drogą zobaczymy, czy może tym razem coś ma do powiedzenia. This tower is definitely not the safest of places. You first. Yeah. Well, I'll wait here until you clear the path. You already guessed that, right? Można było się spodziewać. No cóż. Przynajmniej nie będę ukrywał, udało się nam znaleźć to, czego szukaliśmy. O, już tu nie, tylko nie duchy. Wiecie, nie są aż takie złe, tylko no... ich odporność na ataki fizyczne bywa problematyczna. W szczególności, jeśli chcę używać kosy. Ale no, prawdopodobnie tak będę siedział tutaj z młotem głównie. Patrzcie, jakiś sprzęcior. I zagadki, znajdziecie, będą też jakieś... ewentualnie jakieś inne blokody. No cóż, może nie przejmujmy się tym na razie, tylko... po prostu zwiedzajmy, co możemy. Bloody well found it, Harkin. I've got it. This place is the knowledge. My family might be dead, but they left me this one book, and it's a map. It was a map all along, and now I will finally be able to read it. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Super, super. Tym pojawieniem się trochę mi tu namieszałaś wszystko. Standardowo znaki w starym języku, coś tam, coś tam. Ja może... I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Super. Jak mówiłem, na całe szczęście te duchy nie są trudne do pokonania. Okej. Okay. Ale wkurzające. Co jest? Ryj. Kolejne duchy. Dobra. Na spokojnie, na pewno się uda. Tylko no, muszę zwiedzać, szukać. Aż w końcu odnajdę to, czego potrzebuję. Iniczny zabójca. Dalej i artefakt. They form links between them and transport powers from one dimension to another. A rune can bestow incredible power on the simplest of objects. But I must be careful. Handling runes is dangerous. Bardzo, bardzo niebezpieczne. Przy okazji zobaczyłbym, co to za artefakt. Jest, artefakt. Nikt nie pamięta, czemu ukryto tę broń w Cytadeli, Keystone, ale może to nikogo nie obchodzi. Ludzie potrafią posługiwać się... ludzie nie potrafią posługiwać się takimi mieczami, okej. Dobra, mniejsza z tym. Co by to było, czy nie było? Jeśli chodzi o działanie... i tak tego nie poznamy, przynajmniej nie teraz. Klucz do kufra kowala? Bądź tego, ktoś to za mnie wstawił. Fajnie. Kolejne jakieś coś związanego z kufrem. Coś, ale dalej nie wiem, o co konkretnie tu chodzi. Skrzynka. Oczywiście. Po co runy otwórz? Standardowo. Mam jakąś bestyjkę. No i śmierć. Bo jakby inaczej. Przecież to jest naturalne, że nie można wbić mikstury, żeby się uleczyć czy coś. Nie, po prostu jak ci coś uderzy, to musisz umrzeć. Dobra. Ale mniejsza o to w sumie. Zobaczmy, czym jest ta cała zbroja demonicznego zabójcy. Cięższa?
A jednocześnie nie ma nic lepszego. No dobra, jak już ubrałem to, to zostanę w tym. Właśnie, ciekawe, czy młot jest w stanie ich zranić. Dobra, jednak te duchy nie są żadnym problemem. Iż posługuję się młotem. Tylko no, dalej chciałbym odnaleźć kufer kowala. I może pokonać te wszystkie potwory bez umierania przy tym. Ten gościu albo jest odporny na te wszystkie żywioły, albo ogólnie jest to przeciwnik, którego trudno pokonać. Obstawiam, że jednak po prostu trudno pokonać, więc... Potępienie? Teorii powinno zmniejszać odporności wrogów, więc... Może jest dobrym wyborem? Ich mocno spowalnia. Dobra. Nie jestem do końca pewien co, jak, gdzie, że tak nazwę, ale co ja będę narzekał. Dobra, mamy wajchę. Ciekawe co się stanie, jaką wajchę, rzecz jasna. Chyba wrota się otworzyły, albo w sumie bardziej aktywowały. Ja raczej prędzej aktywowały niż otworzyły. Ale dobra, mniejsza z tym, jak zwykle. Czy jak coś tam nazywa. Cóż. Okej. Okay. Pewnie dalej zamknięte. A nie wiem, czy nawet otworzyć się nie dało. No dobra. Teraz tylko gdzie były te wroty. No to idziemy naprzód. Dalej nie wiem po co, dalej nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale... No idziemy. Prawdopodobnie już do komnaty kłamstw nareszcie. Dokładnie. Nie będę ukrywał, trochę się zawiodłem na tym jak to się zaczęło. Żadnych nowych przeciwników, tylko ci, których już znamy. Ej, może to masz sens, że nie ma jakichś szczególnych tych rogarów, czy co tam jest tutaj, no ale z drugiej strony fajnie byłoby spotkać właśnie coś, co powiedzmy. O, widzę przy okazji, gdzie jest serce. Jest na równi potęgi, czy mistycyzmu, jak samo w sobie to kłamstwo, o którym mówili. Dobra, okazuje się, że jednak... Nope. Nieważne gdzie jesteśmy, te same potwory tam żyją. Mamy tarczę pustki. Nie wiem na co mnie to, ale... Ale okej. Okay. Bierę. I w sumie idziemy. Podobnie już na niedługo ostateczne starcie z... Czymkolwiek to starcie będzie, chociaż... Prawdopodobnie to będzie z tym całym bogiem Adyrem. Chwili. Wątpię, żeby nagle coś się miało zmienić. Kolejny posąg. Pamięć tego, który się za nami wstawił, coś takiego. Nie będę ukrywał, nie wiem o co chodzi z tymi posągami. Ale pokonam bestię. Można iść tam, albo można iść tu. Tam bójca. Skąd ja to wiedziałem? No i duch. Ale duchem to się nie będę na razie przejmował, jakiś szczególnie. Dobra. I mam coś przydatnego, czy jak zwykle? Nie.
Niestety. Wygląda na to, że są ślepy zaułek jednak. Dobra. Tak więc idziemy dalej. Od niego. Kowal. Ale no, raczej nie. Nie będę was okłamywał czy coś. Po prostu nie czuję potrzeby na to. Kolejne przejście. Nie wiem, czy dobrze robię, otwierając to wszystko i idąc naprzód. Niszczyciel. Czyli... Nie wiem, co o tym myśleć. Może... Zrobiłem błąd idąc w to miejsce, może nie. Zobaczymy. Ale czego bym mówił, co bym mówił, czego bym nie mówił. Na razie nie chcę jeszcze się mierzyć z tą bestią. Serio tutaj? Wow. No muszę przyznać, niezłe mi się znalazło teraz skrót w takim razie. A to dalej nie to miejsce, którego szukam. Bo szukam, nie będę ukrywał miejsca, w którym właśnie jest dojście do niszczyciela, chociaż jak mówiłem, nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł, żeby to zrobić. Ale nawet jeśli nie jest, no to niestety innego nie mam. Ostatnie, nie ukrywając, co mi zostało w sumie w całej rozgrywce. Przynajmniej z tych rzeczy, o których wiem. Jestem duch. Dawaj regenerację. No i idziemy. O, skrzynka. Ciekawe, co w ogóle w niej będzie. Czy będzie tutaj jakkolwiek przydatne. Padły i sztylety, czyli nowa zbroja. Oczywiście pewnie to jest jakaś super ciężka. Ta. Ja zostaję w wytrwałości póki co, by jednak... Jakoś nie czuję potrzeby, żeby ubierać na siebie jeszcze cięższy pancerz. Co bym mówić albo nie mówić, tak jak nie wiem gdzie teraz. Nie wiem skąd się biorą te płynące strzały. Chociaż dobra, prawdopodobnie ten potwór po prostu rzucał we mnie jakimiś płonącymi strzałami. A cóż. Naprawdę zbliżamy się już do końca. Tu były drzwi. Mamy kufer, mamy czardzieja. Przypomnienie. Dobra. Sprawdzę od razu. W sumie obie broni, bo zapomniałem jeszcze tych sztyletów zaprezentować. Ale raczej to nie będzie wielka różnica. Blast, to były one? Możliwe. Mhm. Przeznaczenie i ja znowu źle coś przeczytałem. Topór. Dobra, mniejsza o co. Na pokonaniu ostatecznego bossa już tej gry i innych takich sprawach niż na szukaniu tego jednego sztylecika, którego właśnie no niby mam, ale nie wiem który to czy coś. Nie będę ukrywał, w sumie nie wiem co jest lepszą bronią na obecny moment. Jedyne co to pamiętam, że będę musiał broń błyskawic użyć na
tego całego niszczyciela. A mi wiecie, to nie problem, bo tak czy siak mam topór, więc... Znaczy jaki topór? Młot. Więc wiecie co, może lepiej będzie, jeśli będę go już od początku nosił. A nie powinienem... A nie, dobra. Chciałem mówić, że jestem w miejscu, w którym nie powinienem być, ale... Dobra, nie powinienem. No gdzieś powinienem, co? Nic tutaj nie zdziałam. Znasz jakieś inne przejście. Co nie ukrywam, jest dla mnie już mocno niepokojącym. Jedyne co, jak widzicie, mam. Tutaj trochę łażenia. No i te górne. A potem schody jeszcze bardziej, które prowadzą donikąd. Pokazywałem w sumie. Tam, jak i tam później inne miejsce, które też donikąd prowadzi. Nawet widać, że tu przepaść w sumie jest, więc... Najbezpieczniej będzie chyba, jeśli po prostu... No, zarzucę sobie teraz kolejny raz regenerację i... Pomijając tą bestię, poszukam ponownie jakiegoś sensownego przejścia. Może tutaj też to było. A ja jak zwykle byłem tylko takim jełopem, że nie zauważyłem jakiegoś oczywistego czegoś. No. Najpóźniej w świecie ta gra mi momentami zaskakuje swoją nieliniowością, czy tym brakiem. Więcej widzę, gdzie powinniśmy się dostać chyba. Trochę dalej. W tą stronę. To tam być właśnie jakieś miejsce, do którego też jak się uda, będziemy mogli walczyć z przeciwnikami, wiecie, tak dalej, standardowo to wszystko, więc... Aha, super. Tego bym się nie spodziewał. Teraz trzeba odzyskać jeszcze moje expy ponownie. Na szczęście, no. Ale wracając. Musimy znaleźć jakieś dojście tam bardziej... W... Tam. Tak jak teraz obserwuję. Zrobiłem spadając w to miejsce, ale dobra. Tak, definitywnie błąd. Po prostu mnie zrzucili bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Więc jednak fakt, że no, nie mam zamiaru się poddawać czy coś. Dalej będę próbował swoim sposobem wiedzieć, się gdzieś dostać. Chyba tam spadałem, co? Tym razem bym w sumie zrobił to samo, gdyby nie to, że... Ja dobra, wiecie co, zrobimy to samo. Tylko tym razem na początku, no... Po prostu muszę zestrzelić tych wrogów. Ważne, jak powoli to będzie szło, no... Chciałem się ich odstraszyć. Spadnę w bezpieczniejsze miejsce. Coś mówi, że w sumie chyba tak tutaj trzeba było wleźć. Przynajmniej do tej skrzyni. Ostrzał artyleryjny. To artyleryjski. Pazury, broń naręczna. Super. Dalej. Chyba mi bardziej pomogli niż przeszkodzili teraz. Tego z moich problemów.
Najgorsze jest w sumie to, że mam już 25 minut materiału, ja dalej po prostu czuję się jak jakiś ślepiec, który nie wie w ogóle, co ma ze sobą zrobić. Tutaj właśnie jest to przejście, ale zamknięte rzecz jasna. Jakby nie było zamknięte, to byłoby za łatwe. Co mi zostało ewentualnie, to ludzie na to, że jakoś tam da się też dziwnie oszukać system skokiem czy coś. Może... jest to mało prawdopodobne, czemu by nie spróbować. Zobaczę. Oczywiście drzwi zamknięte z drugiej strony, więc... standardówka. Po prostu. Nic nie zrobię z tym wszystkim. Tak więc wiecie co, chyba będę musiał zakończyć dzisiejszą przygodę na tym wszystkim. No niby czas mam tym razem wyjątkowo, wiem, dla niektórych może to być zdziwienie, że otwarcie mówię, że mam czas na przygotowywanie odcinka. Co ostatnio jest naprawdę kością, no ale nie zmienię to. Znowu chciał mnie wysadzić. No właśnie, nie zmienię to faktu, że jednak nie wiem co zrobić. The mind of man is limited, as is their time. This is how it is supposed to be. This is Adir's plan. He built the society. He is the society. Co? Naprawdę chciałbym pokazać więcej. Ja sam osobiście, personalnie, jak zwał tych zwolniczą, jak mówi, tak mu... jak określił to określa. Chciałbym pokazać wam więcej, ale nie wiem co, więc... prawdopodobnie najprościej w świecie znajdę sobie gdzieś jakiś... dosłownie nawet teraz. No nie wiem, czy jakiś filmik zobaczyć, coś po prostu, co zrobić w tym momencie. Bo mówię wprost, chciałbym wam pokazać jeszcze dzisiaj tego bossa, więc... widzimy się za chwilę, może. W jakimś nowym miejscu, ewentualnie właśnie... jeśli spotkam się przy krysztale, to będziecie wiedzieć już, że niestety nie podobało mi wyzwanie, nie znalazłem niczego i po prostu kończymy i w następnym odcinku ewentualnie gdzieś coś pójdę. Wiecie co? Ja naprawdę głupi jestem. Jedna sprawa pierwsza, taka naprawdę... była jedna wajcha, którą wajchnęłem sobie tam... przy początku była, ale no niestety już... nie pokażę, bo czas mi mocno zaczął gonić, ponad godzinę szukałem. To ciekawe odpowiedzi na moje problemy znalazłem. W sumie na YouTubie, tam gdzie bym się tego nie spodziewał, bynajmniej... tak zwany... tak... nie spodziewałem się, że ona miałaby grać w taką grę i jeszcze zajść tak daleko. Właśnie w tym miejscu ponoć jest, jeśli dobrze kojarzę, gdzie ona właziła, jest przejście tam... właśnie gdzie mieliśmy iść. Proszę bardzo. Będę z wami szczerze, nie spodziewałbym się tego. Jednak... nie ukrywał. Nigdy bym się nie spodziewał. Ona... dobra, że grała, to jeszcze jedno. Ale że udało jej się dojść tak daleko. Przecież po tym, że nawet jak sprawdzałem, to wszystko wskazuje na to, że jest to ostatnie. Co? Ze ścianą. Serio. Właśnie jeden z ostatnich bossów, tak czy siak. A zresztą, dobra. Dobra postać. Starczy tego. Zabij. Tylko byle byś przeżył. I niestety nie będę się zapomniał. A i w takim wspaniałym momencie wiem, że pewnie wielu z was chciałby zobaczyć bossa, niestety. Dla mnie, no, dzisiaj dla mnie niestety nie ma szans. No wiecie, proszę, że właśnie nawet tam dojdziemy. Też nie będę ukrywał. Mniej przeglądałem właśnie to wszystko, co było parę rzeczy, których u mnie nie widać. Po pierwsze nie wiem. A, dobra, to tłumaczy jedną rzecz. I drugą muszę pochwalić, i okazuje się, że ona dosyć dobrze nawet sobie radziła. Jak tak widziałem, faktycznie. Jeśli kogoś zastanawia,
gdzie zobaczyłem odpowiedź, to był to odcinek 14 z 17 bodajże. Ale no, no, zobaczyłem ten fragment po prostu i tyle. Dobra. Także powinno być dobrze i swoją drogą przydałoby się jeszcze niebawem ulepszyć znacznie wiary czy coś. Nie ukrywam, jestem na ścieżce wiary, to teraz nagle nie mogę się przerobić na zręczność czy coś, więc po prostu zostało mi tylko tyle, co to podwyższyć. Swoją drogą, co na to, jak chociażby ona grała, to stwierdzam, że mocno przesadziłem z inwestowaniem w HP czy energię. Chociaż w sumie trudno powiedzieć, bo moja kosa jest dużo, powiedzmy, bardziej z żarną bronią niż to coś, co ona używała. Czyli głównie jakieś tam malutkie typory, no malutkie miecze, takie, tego typu sprawy. Ale dobra, nie ma co się teraz nad tym zastanawiać, głowić, wypowiadać. A, to jeszcze drugie tu jest, super. Nie, coś mówi, że nie ma, jakby się starał, dzisiaj nie ma dla mnie szansy, nadziei. Zobaczyłem to wszystko po autonomii nagle. Dobra, nieważne. Żeby to by było... Co? Nie, to nie jest to miejsce. No i jakoś coś na runę oczywiście otwierać i tyle. Natomiast powiem szczerze, niestety, szukając tego wszystkiego, zaspoilowałem sobie jedną rzecz. Pamiętacie posągi te dla tego, który nam pomógł, coś takiego? Drzewce, przedmiot fabularny i przecinacz. O tym więc, jeśli kojarzycie, to fajnie. Ale wracając, no właśnie, te posągi dla tego, który się za nami wstawił, czy coś, no okazuje się, że jakoś będzie można potem zniszczyć po coś. To daje XP i coś jeszcze. Jak niszczyć? Co, gdzie, jak? To nie wiem. Pewnie było, spróbowałem od razu z góry sobie zniszczyć ten najbliżej, jak jeszcze błądziłem. No jak mówię, nie udało się. Chyba mniejsza, co? Zarzucamy eliksir. Czy w sumie jaki eliksir? Spolnienie czegoś, tak? Ukrył strasznie niby też tych czardziejów. Okej. Adir will save you. Listen, learn, pray. Adir will be Adir. Moja głupota po prostu mnie znowu zabiła. No niestety. Mam, miejmy nadzieję, jakiś skrót do tego miejsca. Otwierałem właśnie. Wszelkich moich problemów. Tędy przechodziłem, tak, tędy. Teraz powinien... Tak. Moja trupa chmura tu właśnie leżała. No i niestety, jego elektryczna osobowość z tym... Na szczęście przeżyłem. I zabij Harkin. To jest ostatnie, co w sumie możemy zrobić. Dejny, błaga mnie. Thor, wielki młot. A więc tu mamy przejście. No tak, jego nie uciekli w ten sposób. Gdyby ciebie rękawicy, albo broni żywiołów. Tylko że moja broń nie ma żywiołów, to tylko rękawica została. Ale zanim coś to... Bierz serce. Nawet żadnych modlitw. Czyste.
planie mikstur czy specyfików leczniczych. Czymkolwiek to nie było chociaż. W sumie teraz mogę powiedzieć wprost, że jest jakiś specyfik na bazie serc tych potworów, co... Ech. No niekoniecznie mnie zachęca, powiedzmy szczerze, do pokrycia. Ale dobra, mniejsza z tym. Czyżby się udało? No, nieźle, nieźle. Wiecie co, powiem wam szczerze. No nie zdążyłem. Chciałbym taką piękną miniaturę. Come on, hurry. This is it. Do you understand? This is the key. Okej. Dobra. Okazję jeszcze przecinać. A, okej. Miecz, ale... Patrzcie na... Jest taki po prostu mieczyk! Na 8 siły... Pozwala mi... się używać, a jest potężną bronią! No cóż, to chyba tyle, jeśli chodzi o kosy. Wydaje mi się, że to coś z tym będzie nie tak. Nie, ale... patrzcie... Po prostu mieczyk! Oczywiście. A Jedka gdzieś tam pobiegła. Szkoda, że tego wcześniej zobaczyłem, ale jeszcze mnie zastanawia ten cały tor wielkich młot. Według legendy obecna na tej broni jest tylko częścią jego dawnego miana, ale moc zachowała się w całości. Okej, pod siłę. Dobra. W takim wypadku bierzemy sobie... Mieczyka. Idziemy. Oczywiście wcześniej otwierając przejścia. Prowadzi. Powiem wam szczerze, chyba nawet nie chcę sprawdzać. Elektryzował jak zwykle. Aha, czyli to po prostu zawsze będzie odbijać obrażenie, niezależnie od tego co, jak, gdzie. Teraz zrobiłem spory błąd, biorąc wiarę. Czemu to, że będę mógł się bardziej bawić tą magią, coś? No i mogłem, ale... Te bronie... Takie powolne. Chociaż, żeby nie było... Młoty dalej są moją jedną z ulubionych broni w Lordsach. No ale jednak patrz, no tym mieczek po prostu... Jakbym było trzeba, powiem wam szczerze. Moja wena grania powróciła. Adia to już nie chciało czy coś. He may send Rogar. Obey them. He may send lords. Listen to them. Be grateful for their guidance. They know. You do not. Biegłem. Tak, stąd. Teraz tak. Jezu, nie zgubię ta bestia. Nie, no... Wybacz, że tak będę się ciągle tym szczycił, cieszył, czy coś, no... To jest super. Na tym coś, co moja postać, będąca... zerem... kątem kondycyjnym, może używać, co jest szybkie. Będzie tylko, że... Tak się jak na młotek, bo zbliżam się do tego bossa. Jak wiadomo, jego muszę pokonać czymś elektrycznym, więc... Jeszcze to przeżyję. Tym razem nawet jestem skłonny zrobić miniaturę w tym stylu, chociaż pewnie będzie jakaś scena czy coś... Dobra, nieważne. Dotarłem do bossa, to już go pokonamy dzisiaj. Dla mnie to wielkie, nic nie ma. I've been looking for. He is it. Actually. Okay. What? This thing? Are you expecting it to talk to you? Il to nie jest lord. He knows why I'm here. I
think he is saying I don't have much time? O Jezuśku. If it's that important to you. Yes. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale niech będzie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że znajdę odpowiedniego na miniaturę, ale okej. Okay. Była tu ostatnią kobietą. O, okazano łaskę uwięzionemu potworowi, okej. Okay. Co teraz? Znowu nie wiem, co mam zrobić. Dobra. Już liczyłem, że Tom będzie tym ostatnim bossem czy coś, ale... No, powiem wam szczerze, naprawdę czasu już nie mam. Tak więc, jak było dobrze, źle, no ja wam dziękuję. Pójdę jeszcze tak pod światło. W takim pięknym miejscu, oczywiście powrócę zaraz do kryształka. Fajnie się tym macha. No i niestety, następny boss będzie w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że... No się nie mylę i odnajdziemy tego całego niszczyciela. No może. Tylko może, podkreślam, ale... Se sprawdzę po prostu w interwebach. Aha. Gdzie, jak, po co go znaleźć, tak nazwę? Nie powiem, że to zrobię, czy nie. Raczej nie, bo nie lubię sobie spoilować, ale dzisiaj, jak widzieliście, już tak po prostu dostałem, można powiedzieć, delikatnym triggerem, że po prostu musiałem. Po prostu nie triggerem, tylko załamanie moim ślepotą i brakiem wiedzy na temat tego, co, gdzie, jak. Jak to będzie było? Tak. W sumie mówiłem, że pora zakończyć odcinek, ale chyba tego nie zrobiłem. Dobra, mniejsza o to. Pójdziemy wspólnie z powrotem do kryształka i po tym wszystkim już przerwę nagranie. Mówię szczerze tylko jedną rzecz. Przed następnym odcinkiem, nieważne jakim, kiedy, gdzie, co, po co, postaram się ogarnąć właśnie statystyki, może runy, inne rzeczy i wszystko. No a póki co, no to wszystko, jak już mówiłem, tyle wystarczy, więc trzymajcie się. Hej, hej.